tacy godni księża, księże prezbiterzy, księże dziekanie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Starosto, Panie Przewodniczący Rady Miasta Jasła, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Gości uświetniający swoją obecnością dzisiejszą uroczystość przyuczeni przez Pana Przewodniczącego Rady. Chciałbym skierować kilka słów do Państwa, bo dobrze jest dziękować. Dobrze jest dziękować. Pozwolą Państwo, że podziękuję najpiękniej jak od razu. Dziękuję w imieniu rodziny świętej pamięci marszałka Stanisława Zająca i grona przyjaciół, którzy założyliśmy stowarzyszenie jego imienia. Dziękuję w ich imieniu i dziękując w ich imieniu z głębi serca mówię zabrać. Tak, Panie Boże, odpłać swą łaską za tak wielkie wyróżnienie. Wyróżnienie, które w dniu dzisiejszym w imieniu rodziny przyjąłem. Wyróżnienie honorowym obywatelstwem rządzowa. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Dziękuję Państwu, którzy zainicjowali tę procedurę nadania honorowego obywatelstwa rządzowa. Szczególnie gorąco dziękuję w imieniu małżonki pani senator Alicji Zając. Choroba przykuła ją do łóżka. Nie mogąc osobiście dziękować Państwu za to wielkie wyróżnienie, za ten zaszczyt, który spotkał jej małżonka, prosiła mnie, nie mogąc dziękować osobiście, aby te podziękowania były szczególne. Bo przecież szczególnie związane jest z Państwem, jest naszym przedstawicielem w Sejmie. Przepraszam, w Senacie. Dzisiejsza uroczystość jeszcze bardziej pogłębi nasze wzajemne relacje. Będzie, jak sądzę, bodźcem do jeszcze lepszej służby społeczeństwu Podkarpacia, w tym i pięknej ziemi brzozowskiej. Dobrze jest dziękować. Dziękując, przywołujemy w naszej pamięci bliskie nam osoby i związane z nimi wydarzenia. Przywołujemy zwykle osoby, dzięki którym doświadczyliśmy dobra. Wdzięczność, która w takich chwilach rodzi się w naszych sercach, nakazuje nam, aby to dobro pomnażać, aby przenosić je poprzez nasze czyny do ludzi, z którymi spotykamy się w naszym życiu, do naszych rodzin, a poprzez nie pomnażamy przecież dobro w naszej ojczyźnie. Chroni nas, Panie Boże, od pogłębiania podziałów, od siania nienawiści, od kategoryzowania naszych ludzi. Szukajmy tego, co łączy, co nakazuje nam potrzebę wspólnej pracy dla tego Polski. Również tej naszej małej ojczyzny, gminy, miasta, powiatu, województwa. Ale w pierwszej kolejności dla Polski, Matki naszej, jak mówi święty Jan Paweł. Szanowni Państwo, przed dzień 5. rocznicy tragedii smoleńskiej, mówię tragedii, bo nie została przecież do końca wyjaśniona przyczyny tej katastrofy. Byłem z panią senator Alicją Zając w Moskwie. Już dzień po tej tragedii widzieliśmy, jak wiele nie dociągnąć, jak wiele uchybień, jak wiele rzeczy, które zaciemniają, które oddalają nas od prawdy. Dlatego też proszę Państwa, abyśmy wołali o to, abyśmy dopominali się jako obywatele Rzeczypospolitej, aby ta prawda wreszcie przed nasze oczy została przedłożona. Musimy wołać o prawdę. Musimy w prawdzie budować naszą przyszłość. Naszą przecież wspólną przyszłość. Ale nie chodzi tylko o prawdę o zamachu smoleńskim. Chodzi również o prawdę o naszym życiu, o naszych prawach i obowiązkach, o naszej współodpowiedzialności za Polską, naszą ojczyznę. Wszyscy ją tworzymy, choć każdy na swój sposób chciałby z własnym powołaniem. Proszę, niech ta wspólnota, która tworzy się chociażby już w takich jak dzisiejsza, wielkich okazjach, wspaniałych uroczystościach,
o których to okazjach świętej pamięci Stanisław mówił zawsze, że tworzymy wspólnotę i wtedy lepiej służymy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. I aby ta wspólnota, w której będziemy właśnie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, stała się faktem. I niech ta wspólnota stanie się równocześnie hołdem dla tych 96 osób, które na czele z prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, panem profesorem Lechem Kaczyńskim, zginęli w tym szczycie. I którzy, tak jak honorowy obywatel Brzozowa, marszałek Sejmu III kadencji Stanisław Zając, złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Raz jeszcze dziękuję Wysokiej Radzie, panu przewodniczącemu, panu burmistrzowi i wszystkim państwu, którzy dzisiaj zgromadziliście się przy okazji tego wielkiego wyróżnienia. Aby nasza wspólna praca, nasza służba ojczyzna przyniosła wiele sukcesów. Życzę wszelkiej pomyślności i dziękuję Państwu za uwagę. Panie Prezesowi, Jerzemu Sołtysowi, bardzo proszę ktoś z Państwa zaproszonych gości. Tam, proszę bardzo, Przewodniczący Henryk Brem. Szanowni księża Długodności, szanowny panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni, szanowny panie burmistrzu, wszyscy szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystej sesji. Poczytuję sobie za zaszczyt i przywilej, że w imieniu pana burmistrza miasta Jasła Ryszarda Pawiana, radnych Rady Miejskiej Jasła, a także społeczności jasielskiej mogę uczestniczyć w tej niezwykle ważnej uroczystości. Szanowni Państwo, w każdej epoce znajdą się pośród obywateli jednostki wybilne, które dzięki osobistemu zaangażowaniu i pasji potrafią realizować wytyczone sobie cele. Dotrze do osób kompetentnych, kwietnać ich życzliwość. Władze miasta chcą w szczególny sposób wyróżnić ich zasługi, przyznają im zaszczytny tytuł honorowego obywatela. Dlatego pragnę serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za nadanie tego zaszczytnego tytułu świętej pamięci marszałkowi Stanisławowi Zającowi. Nadanie honorowego obywatelstwa jest niewątpliwie wielkim wyróżnieniem dla całej rodziny, ale również jest ważne dla nas Jaśla z wielu względów. Przede wszystkim jest to dla nas bardzo znaczące, że w przededniu 5. rocznicy śmierci świętego Stanisława kolejne miasto zdecydowało się na przyznanie tego niezwykle zaszczytnego tytułu. Tytuł, który podkreśla szacunek i poważanie dla działalności i osoby senatora Stanisława. Świętej pamięci Stanisław Zając był nie tylko szanowanym i uznanym politykiem, autorem wielu ustaw, uchwał, interpelacji podejmujących ważne zagadnienia społeczne i gospodarcze, ale również niezwykłą osobą, całym sercem zaangażowaną w życie społeczne. Pomagał i wspierał wszelkie inicjatywy, które mogły wpłynąć na poprawę sytuacji naszego regionu. W uznaniu działalności publicznej otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Jasła i miasta Jarosławia, a pośmiertnie honorowego obywatela gminy Dydnia i gminy Jasło. Dzisiaj ten zaszczytny tytuł otrzymuje także od waszego miasta. To dla nas wszystkich znak, że także wasza społeczność pamięta i uznaje działalność Stanisława Zająca za godną wyróżnienia i pokazuje, jak wiele można uczynić dla naszych małych ojczyzn. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wysokiej Radzie, panu burmistrzowi. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli zaszczycić obecnością dzisiejszą uroczystość. Dziękuję za przyjęcie nas tutaj w waszym pięknym mieście Brzozowie. Czy ktoś z zaproszonych gości chce jeszcze zabrać głos?
na ręce pana burmistrza i moje. Pierwszy to jest od pana posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Orzoka. Szanowny pan Józef Rzepka, burmistrz Brzozowa, Rzeszów, 9 kwietnia 2019 roku. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość uhonorowania marszałka Stanisława Zająca. Jednak z powodu wyjazdu do Brukseli nie będę mógł w niej uczestniczyć. Marszałek Stanisław Zając był moim wielkim przyjacielem, ale przede wszystkim był przyjacielem mieszkańców Podkarpacia i tą ziemię, swoją matkę, małą ojczyznę ukochał najmocniej. Dałem temu wyraz wielokrotnie w swojej pracy politycznej i społecznej. Zabiegał poważnie za regionu inwestycje. Był człowiekiem wielkiej wiary i obrońcą tradycyjnych chrześcijańskich wartości. Nie zapominał o naszej bolesnej historii. Oddał życie w drodze na groby pomordowanych w Katyniu. Jego przedwczesna śmierć jest dla Podkarpacia wielką stratą. Chciał jeszcze wiele dobrego uczynić dla ludzi i ojczyzny. Dziękuję panu burmistrzowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej za wyróżnienie Stanisława, wielkiego Polaka i orędownika spraw Podkarpacia. Jestem przekonany, że będzie dla mieszkańców Brzozowa wzorem patriotyzmu i zaangażowania w sprawy ważne dla Podkarpacia i Polski. Z poważaniem, Stanisław Orzuch, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jeszcze drugie. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Wojty. 8 kwietnia 2015 roku Rzeszów. Pan Józef Rzepka, burmistrz Brzozowa. Pan Edward Sarek, przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie. Szanowny panie burmistrzu, szanowny panie przewodniczący. Pragnę pozdrowić wszystkich uczestników sesji samorządowej poświęconej uchronowaniu świętej pamięci Stanisława Zająca, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszej, trzeciej, piątej i szóstej kadencji, senatora Rzeczypospolitej siódmej kadencji, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej trzeciej kadencji, honorowym obywatelem Brzozowa. W tych dniach myśli wielu Polaków biegną ku tragicznym wydarzeniu, jakich świadkami staliśmy się przed 5 laty. W katastrofie smoleńskiej Polacy stracili prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Wraz z nim zginęła jego małżonka oraz 94 członków prezydenckiej delegacji. Wśród nich znalazł się także wybitny syn podkarpackiej ziemi, Stanisław Zając. Zginął, lecąc oddać hołd tysiącom Polaków. Oficer Wojska Polskiego, policji, przedstawicieli inteligencji i duchowieństwa, którzy zgładzeni zostali przez NKWD w Katyniu, Jednoje, Bykowni, Kuropatach czy Piatkach. Pomimo upływu lat, wciąż trudno wspominać w czasie przeszłym człowieka takiego formatu, klasy, kultury i wiedzy. Dla swego regionu, lokalnej i regionalnej społeczności pracował przez lata, niezmiennie angażując się w dzieła, które miały pomóc i służyć wielu ludziom. Tak było i wtedy, kiedy bronił opozycjonistów jako adwokat, kiedy współtworzył w Sejmie kolejne ustawy, kiedy zabiegał o rozwój południowej części regionu jako radny w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To właśnie ten uznany i szanowany polityk współtworzył Uniwersytet Rzeszowski. Pomagał w pozyskiwaniu dotacji na remont szpitali w regionie, na budowę skansenów w Trzcinicy, rozwój szkół wyższych w Jaśle, Krośnie, Przemyślu, Jarosławiu, czy renowację zabytków sakralnych w Haczowie, Grabówce czy Dukli. Myślę, że nikt nie jest w stanie wymienić wszystkich zasług, jakimi zapisał się w historii naszego regionu. W uznaniu działalności publicznej Stanisław Zając został uhonorowany orderami państwowymi,
odznakami. Wśród nich zasłużony dla województwa podkarpackiego. I tytułami. Dziś społeczność kolejnego miasta pragnie przypomnieć i docenić jego zasługi. Bardzo Państwu za to dziękuję. Wszystkim Państwu, organizatorom, uczestnikom uroczystości dziękuję za to świadectwo pamięci o wybitnym synu tej ziemi, świętej pamięci Stanisławie Zającym. Z poważaniem, z wyrazami szacunku, Władysław Kolumny. Szanowni Państwo, zapraszam teraz na patriotyczne wystąpienie programu artystycznego w wykonaniu uczestników zespołu świetlic środowiskowych w Świetlicy oraz członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Świetlicy. Bardzo proszę Państwa.